Nawiedzone przedmioty to temat interesujący. Wiele osób praktykujących magię próbuje zamknąć w przedmiocie rozmaitą energię, siły miłości, nienawiści, zdrowia, ale i zniszczenia. Czy ktoś właśnie zamknął jakąś potężną siłę w tej lalce? Wszystko zaczęło się, gdy małżeństwo kupiło w prezencie świątecznym lalkę dla swojej córeczki. W lalce nie było nic specjalnego i nie wyglądało na to, że ma za sobą jakąś długą historię. Była urocza i piękna. Dziewczyna bardzo kochała swoją lalkę i jak każda osoba w jej wieku nieustannie bawiła się ze swoim nowym przyjacielem. W pewnym momencie dziewczyna dorosła i przestała bawić się swoją lalką, pozostawiając ją całkowicie opuszczoną. W końcu córka wyprowadziła się z domu, a rodzice zamiast wyrzucić zabawki i wspomnienia z dzieciństwa, postanowili trzymać je na strychu. Lalka była specjalnie przechowywana w wodoszczelnym pudełku w doskonałym stanie. Mniej więcej 11 lat później rodzina zdecydowała się na gruntowne posprzątanie strychu, kiedy znaleźli pudełko ze starą lalką dziewczynki, ale strach ogarnął tych, którzy byli obecni, gdy otwierali pudełko. Widzieli, jak lalka jest pomarszczona, postarzała się, jakby była bardzo stara. Lalka miała sztywne, zmumifikowane ramiona, a także wyraźnie widoczne zmarszczki na całym ciele. Nikt nie mógł uwierzyć w to, co widział, ale po rozpoznaniu ubranka lalki nie mieli wątpliwości, że to lalka ich córki. W niewytłumaczalny sposób lalka postarzała się w taki sam sposób jak człowiek, chociaż najbardziej niepokoiły rodzinę jej oczy, jakby ukazywały istotę, obecność, mądrość, ducha w sobie. Duch nagrany na cmentarzu w Polsce. Link do nagrania w opisie.